W Muzeum im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego 14 października została otwarta nowa wystawa czasowa pod tytułem Życie codzienne na Wawelu w epoce średniowiecza. W oparciu o eksponaty zaprezentowane na wystawie, staraliśmy się pokazać wybrane aspekty życia codziennego naszych przodków zamieszkujących dawniej Wawel. I tak ekspozycja prezentuje m.in. naczynia gliniane przedmioty metalowe służące w życiu codziennym takie jak narzędzia, elementy uzbrojenia, elementy zabezpieczające w postaci kłódek, kluczy, także różnorodne wyroby wykonane z kości zwierzęcych. Zaprezentowane eksponaty pozyskane zostały w trakcie badań archeologicznych i pochodzą ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Będziemy starali się zachęcać młodzież Poprzez prowadzone lekcje muzealne. Myślę, że temat jest dosyć ciekawy. Można zapoznać się ze zbiorami no, jednej z najważniejszych dla polskiej instytucji. Wawel jest miejscem, którego nie można nie odwiedzić, będąc w Krakowie. Dlatego warto zobaczyć prezentowaną wystawę w Tomaszowskim Muzeum. Ekspozycję można oglądać do 27 listopada bieżącego roku.